Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi mili. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Dołączajcie do nas, wiem, że to chwila jeszcze potrwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji w kryzysie, także bądźcie z nami. Myślę, że dużo fajnych, ciekawych tematów się pojawi. Również takich nietypowych, mam nadzieję, i case'ów, także porozmawiamy już za momencik o tym wszystkim. Dajcie znać przede wszystkim, czy nas widać, czy nas słychać i czy wszystko jest ok. Ja w międzyczasie jeszcze raz przypomnę tym osobom, które do nas dołączają. Moi drodzy, dzień dobry, nazywam się Dominika Rosa i dzisiaj reprezentuję O4 Flow i O4 Coworking w O4 Academy, cykl naszych webinarów bezpłatnych, w których mówimy o różnych kompetencjach, które warto wzmacniać, warto na nie zwracać uwagę i warto je też dalej rozwijać. Cześć Natalia, miło, że jesteś z nami. Moi drodzy, jak najbardziej dajcie znać, że się pojawiacie i że jesteście i że wszystko jest jak najbardziej ok, w porządku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji głównie w kryzysie, bo to jest temat, który jest dla nas bardzo istotny i pod kątem sytuacji, w której jesteśmy przedsiębiorcami, komunikujemy się ze światem zewnętrznym, z naszymi klientami, z odbiorcami naszych produktów i usług, ale i też z drugiej strony, jeżeli jesteśmy pracownikiem w jakiejś organizacji, czasami jesteśmy liderami w danych zespołach, liderujemy różnym projektom, to są wszystko rzeczy, które robimy i w tych sytuacjach te procesy komunikacyjne czasami są dla nas wyzwaniem. No właśnie, i dzisiaj, żeby przez to wyzwanie takie intensywne dla nas przejść płynnie, będę rozmawiać dzisiaj o tym z Aleksandrą Halimoniuk. Aleksandra jest ekspertką do spraw komunikacji, jest wieloletnią dziennikarką, również ekspertką, cześć Olu, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Ola ma za sobą wdrożenie strategii komunikacyjnej w różnych organizacjach, większych, średniej wielkości, także ma różnego typu doświadczenie. To doświadczenie poparte jest też różnymi nagrodami, o czym też zresztą pisaliśmy w bio, także mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Olu, bardzo miło mi Ciebie dzisiaj zobaczyć. Bardzo dziękuję, mi również, dziękuję za zaproszenie i bardzo mi miło, że tu jestem. Olu, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? No, o komunikacji. Będziemy rozmawiać o komunikacji, ale skupimy się na grzechach, na pewnych grzechach w komunikacji. I rozmawiamy dlatego, że ta komunikacja jest szalenie ważna. Ona nam się wydaje często prosta, taka oczywista, ale tak nie jest. I tutaj właśnie przygotowałam na początek naszego spotkania taki cytat, który pojawił się pod jednym z moich wpisów na LinkedInie, dlatego że ja też w tym czasie kryzysowym założyłam taki fanpage Poprawa Korony, Nowa Rzeczywistość w Praktyce, gdzie bardzo dużo mówię, rozmawiam z moimi gośćmi właśnie o komunikacji i od strony pracowników, i od strony pracodawców, i od strony marki. I pojawił się właśnie taki wpis jednej z osób, którą mam w kontaktach, która zajmuje się, doradza HR-owi i jest trenerem biznesu. I ten cytat brzmi tak. Ten czas to olbrzymi test dla pracodawców. To, co widzę u moich klientów, oceniłabym na 3+. Po fazie szoku i nerwowych działań zaczęli zauważać, że pracownik to człowiek. Po wojskowym wydawaniu rozkazów niektórzy zaczęli rozmawiać z ludźmi, także ci, którzy zdecydowali się na zwolnienie części pracowników. I mi się wydaje, że to jest taka kwintesencja zachowania tej komunikacji kryzysowej. No i my dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, ale będziemy rozmawiać na przykładzie właśnie grzechów, których należy nie popełniać. Tak jest. Tak, przejdźmy w takim razie do tych konkretnych grzechów, które popełniamy. Ja już teraz, zanim powiemy o tych wszystkich grzechach i zaczniemy od tego najbardziej kardynalnego,
to ja Was oczywiście zachęcam do tego, żebyście komentowali, zadawali nam pytania, pisali do nas. Będziemy się starali oczywiście odpowiedzieć na wszystkie. Mówię starali, a nie tylko starały, dlatego że my jesteśmy tutaj we dwie, natomiast są też inne osoby, które nas wspierają, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Także moi drodzy, piszcie, pytajcie. Będziemy działać jak najbardziej, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. A już teraz wróćmy do tych naszych grzechów. Te najgorsze grzechy, które popełniamy, tak jak sobie rozmawiałyśmy wcześniej, uporządkowałyśmy je w takim trybie tych 7 głównych grzechów. I zaczynając od pierwszego, tu byłyśmy zgodne. Najgorszego, czyli od bierności, tak? Czyli od tej sytuacji, w której nie zauważamy żadnych symptomów, że coś nam się dzieje i czekamy. No i czekamy na co? No, bierność jest jednym z najgorszych grzechów w komunikacji. Właściwie nie wiem, na co czekamy, na to, żeby się wywalić całkowicie. Więc ta bierność, tej bierności powinno po prostu nie być. I tutaj znowu chcę posłużyć cytatem, który podkreśli znaczenie tej bierności. W zarządzaniu kryzysowym lepsze jest wrogiem dobrego, szybkość jest ważniejsza niż perfekcja, a problem, który mamy obecnie w społeczeństwie, jest taki, że wszyscy boją się popełnić błąd i ponieść jego konsekwencje. Największym błędem jest nie działać, sparaliżować strachem przed porażką. To lekcja, jaką dała mi walka z ebolą w przyszłości. Tak powiedział Michael Ryan, dyrektor wykonawczy WHO na jednej z konferencji poświęconej koronawirusowi. No a co to oznacza w praktyce? To ja tutaj na moment Ci tylko, Olu, przerwę z prośbą od naszych widzów, słuchaczy, żebyś mówiła troszkę głośniej, bo Ciebie gorzej słyszą. Dobra, postaram się, bardzo dziękuję. Dajcie znać proszę, czy teraz będzie ok. Zacznę mówić głośniej. Więc przede wszystkim mów prawdę. Jeśli czegoś nie wiesz, to przyznaj, że nie wiesz, a jeśli nad czymś pracujesz, to również przyznaj, że nad czymś pracujesz. Teraz ważne jest, żeby być w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami. To jest taki czas dla liderów, taki test dla nich, żeby po prostu, żeby tą komunikację utrzymać, żeby właśnie nie być biernym. I tutaj mogę też na przykładzie pewnym komunikacji z kolei z klientami powiedzieć o markach modowych, które w czasie kryzysu, kiedy kryzys się rozpoczął, no, nie poprowadziły takiej odpowiedniej w czasie komunikacji ze swoimi klientami, tylko nadal zachęcały do kupowania produktów w cenach zniżkowych, informowały o promocjach. Często na stronach internetowych nie było informacji o tym, że na przykład sklep nie działa, jest zamknięty albo w jakiś sposób można dokonać zakupów. I w taki sposób powodujemy, że te marki się od nas odsuwają, bo one nie dostają od nas właściwego komunikatu. I agencja Avigancy, która zajmuje się markami modowymi, przestudiowała takie marki, które zachowały bierność w komunikacji z poprzednich również kryzysów z 2008-2010 roku, 2002-2003 i okazało się, że te marki, które pozostały bierne w tej komunikacji, no dzisiaj po prostu nie ma ich na rynku, zniknęły z rynku. Także tutaj szalenie ważny jest ten czas reakcji, a nie czekanie na to, aż sytuacja się na przykład poprawi. Ale też jest tak, że są dobre przykłady, również w branży modowej, i tutaj akurat przykład naszych rezydentek z firmy Aryton, które bardzo szybko zareagowały na sytuację i od razu pojawił się komunikat, że przekażą część swoich wpływów na właśnie walkę z koronawirusem. Także od razu zareagowały w sytuacji zmieniającej się, tak? Co na pewno było trudną decyzją. Zdecydowanie. I teraz chciałam podkreślić, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy można prowadzić tą komunikację marketingową, czyli wysyłać powiadomienia o tym, że nadal są promocje, ale jednocześnie pokazywać, że działamy tu i teraz adekwatnie do tego, co się dzieje na świecie. I tak na przykład zrobiła marka F4F, która wysyłała newslettery z promocjami, ale jednocześnie informowała o tym, że część dochodów jest przeznaczana na pomoc. Za chwilę włączyła się w szycie maseczek.
za chwilę wyprodukowała koszulki i część ze sprzedaży tych koszulek jest przeznaczana również na pomoc w walce z koronawirusem. Także jedno nie wyklucza drugiego. Ważne, żeby po prostu wejść w ten tryb działania i reagować. Okej, czyli nie możemy być absolutnie bierni, ale też takim kolejnym grzechem, który nam się niestety w komunikacji bardzo często zdarza popełniać, to jest nieszczerość. To jest ta sytuacja, w której coś ukryjemy, coś najchętniej to w ogóle skasujemy te negatywne komentarze, które się gdzieś pojawią i w ogóle może nie mówmy. Czy to zamiatanie pod dywan, czy to na pewno będzie nasza najlepsza strategia? No nie będzie, oczywiście, że nie będzie. To możemy oczywiście odnieść też do różnych sytuacji domowych i do takiego powiedzenia, że kłamstwo zawsze wychodzi na jaw i oliwa sprawiedliwa, tak? To jest tylko kwestia czasu, kiedy coś się okaże, kiedy okaże się, że kłamaliśmy. Poza tym ta nieszczerość powoduje ogromny strach i obawy, jeśli mówimy na przykład o sytuacji w miejscu pracy. Ona powoduje plotki, znaczy ludzie nagle zaczynają ze sobą rozmawiać, sami tworzyć pewnego rodzaju scenariusze, które niekoniecznie muszą być oczywiście prawdziwe, ale to się po prostu dzieje w ich głowach. Kolejnym kroku powoduje to po prostu brak zaangażowania osób, które są w danej organizacji, no a na sam koniec one będą chciały po prostu uciec, bo będą czuły, że coś jest nie tak. Jeżeli odniesiemy to do sytuacji wielu przedsiębiorców, którzy jeszcze miesiąc temu walczyli o talenty, próbowali ściągnąć do swoich organizacji najlepszych pracowników z rynku, a dzisiaj nie zadbamy o to, żeby być wobec nich szczerymi i mówić tak, jak jest, to jak kryzys się skończy, to oni od nas uciekną, czyli będziemy mieć podwójną stratę, dlatego że na pewno zostały włożone pieniądze w to, żeby wyposażyć w sprzęt, wyszkolić i wprowadzić w ogóle w życie firmy. Także ta nieszczerość nigdy nie przyniesie nam korzyści, trzeba o tym pamiętać. Monika nas pyta o taką sytuację, w której nie zawsze chce wszystko swoim pracownikom powiedzieć, kiedy niektóre tematy są po prostu poufnymi informacjami. Jak w takiej sytuacji sobie poradzić? Jak w ogóle z niej wybrnąć? Jak nadal być szczerym w momencie, kiedy nie wszystko możemy powiedzieć? No tak, no, oczywiście są informacje, które są informacjami poufnymi i to jest oczywiste, że tego po prostu nie mówimy, ale też nie dajemy takiego sygnału, mam informacje poufne, one są bardzo trudne dla mnie i nie mogę wam powiedzieć, tak? Bo to jeszcze bardziej wzmaga pewien po prostu niepokój. No tutaj lider musi się wykazać, takimi umiejętnościami mówienia językiem korzyści, to znaczy on wie z tyłu głowy, że będzie musiał zakomunikować być może coś trudnego, że sytuacja, w której się znalazł, jest sytuacją nietypową, ale długofalowo przyniesie to pracownikom korzyść. On musi te korzyści sam znaleźć i o nich mówić w tej sytuacji, ale na pewno nie kłamać, na pewno nie mówić, że będzie dobrze, skoro wie, że coś złego może się wydarzyć. Mm-hmm. A powiedz mi, bo rozmawiałyśmy też a propos tych teraz tych negatywnych sytuacji nieszczerości, to może żeby tak nie zostawać w tym duchu negatywnym i zgodnie też z tym, co powiedziałaś, z tą pozytywną nutą, czy tymi korzyściami, jakie lider powinien po sobie pozostawić, to może zostawmy też naszych słuchaczy i widzów przy tym konkretnym grzechu z takim poczuciem, coś dobrego zrobić za pomocą szczerości. Czy masz takie przykłady? Tak. Taki pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, był dość znany i dość szeroko omawiany w ubiegłym roku, to jest działanie kawiarni Caffè Nero. Tam doszło do takiej sytuacji, że w jednej z kawiarni klienci zatruli się ciastem i mieli salmonellę. I oczywiście wybuchła ogromna burza i fala hejtu wylała się na kawiarnię w internecie. I kawiarnia zareagowała w ten sposób, że sam prezes firmy w nagraniu takim bardzo szczerym, wrzuconym do social mediów, nagranym telefonem komórkowym, nierzadnym
nie w żadnym jakimś super, super ujęciu i oświetlonym, malowanym i tak dalej, opowiadał o tym, że rzeczywiście stało się źle, popełniliśmy błąd, przeprosił i opowiedział też o tym, jakie działania naprawcze zostały wprowadzone. No i to się spotkało z bardzo dobrym odbiorem, no bo każdy może popełnić błąd. Na błędzie tak naprawdę można jeszcze więcej zyskać niż stracić, co też pokazuje właśnie ten przykład. Tylko trzeba właśnie być szczerym i przyznać się do tego, jeśli ten błąd został popełniony. Natomiast bycie szczerym, bycie otwartym w takiej sytuacji też nie jest taką prostą sprawą i sytuacje trudne mają to do siebie, że one wzbudzają w nas mnóstwo emocji. I to chyba jest nasz kolejny grzech, który popełniamy, to znaczy nie tylko działamy pod wpływem tych emocji, a przede wszystkim w ogóle mówimy pod wpływem tych emocji. No ale tak jak sama mówisz, emocje w kryzysie są i one są zawsze, no więc co dalej? No emocje są i one są zawsze złym doradcą przede wszystkim. Tutaj oczywiście, gdybyśmy umieli panować nad emocjami, to nie byłoby konfliktów, kryzysów i psychologowie nie mieliby co robić. Dlatego to jest tak bardzo trudny obszar, ale warto stosować takie najprostsze, wydawałoby się proste i oczywiste rzeczy, mechanizmy, które jest w stanie wykonać tak naprawdę każdy z nas. Przede wszystkim należy pamiętać, że my mamy prawo do tych emocji. Czyli jeżeli znajdujemy się w sytuacji, czy to konfliktowej, czy w sytuacji jeden na jeden, nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiedzieć: przepraszam, zdenerwowałem się, potrzebuję chwilę czasu na to, żeby ochłonąć. Albo na przykład, czy możemy sobie zrobić chwilę przerwy, bo potrzebuję zastanowić się nad tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Więc to jest nasze prawo, my to możemy zrobić i taka prosta rzecz już nas zapewniam uspokoi, tak? I wyprowadzi z tego, z tej złej drogi. Warto też w takiej sytuacji emocjonalnej spróbować się skoncentrować na swoich takich dobrych stronach, na swoich mocnych stronach i na swoich słabych stronach, pomyśleć przez chwilę, co dobrego ta sytuacja, co dobrego ta sytuacja może przynieść, a co złego. Więc tutaj nie można z kolei, trzeba dać sobie tą chwilę, nie można działać tak pod wpływem tych emocji, no bo wtedy oczywiście może doprowadzić to do złej sytuacji. I tutaj mam taki przykład, też dość znany, dość mocno omawiany w social mediach w ubiegłym roku. Przykład hotelu Villa Carpathia, gdzie zaczęło się od postu, w którym klientka hotelu no, po prostu wyraziła swoją opinię na temat tego miejsca, a na wpis bardzo emocjonalnie właśnie zareagował pracownik tego hotelu. No i oczywiście na miejsce to wylała się fala hejtu, tam później doszło do opublikowania nagrań z telefonów komórkowych, z rozmów telefonicznych, no i generalnie bardzo, bardzo w złym świetle to miejsce zostało przedstawione. A wystarczyło w tej sytuacji choćby właśnie przestudiować te swoje mocne i słabe strony, zastanowić się, czy ten wpis rzeczywiście mówi prawdę, czy może jednak są tam jakieś elementy, z którymi się nie zgadzamy, a jeśli są jakieś, nad którymi trzeba popracować, to należałoby to przyznać. W następnym kroku warto zrobić tak zwany fokus korytarzowy, czyli zapytać osobę taką, która może być wobec nas w miarę obiektywna, co ona na ten temat sądzi. Czy ta nasza odpowiedź przygotowana w takim tonie będzie okej, czy może lepiej spróbować innej taktyki. I takie proste elementy wyprowadzą nas na właściwszą na pewno ścieżkę i nie popełnimy tego błędu, działania pod wpływem emocji. Myślę sobie, że też w działaniu pod wpływem emocji jest istotne to, żebyśmy potrafili się zatrzymać, żebyśmy sobie przypomnieli, że okej, stop,
spójrzmy na to z dystansu i podejmijmy te decyzje troszeczkę bardziej na chłodno, jak trzeba, to się też z tym problemem można się też przespać. I o tym mówił w jednym z naszych webinarów Maciej Winiarek, o tym, jak te decyzje podjąć, także macie tam też informacje, jak się zatrzymać i tych błędów nie popełniać, jak się skupić po prostu na działaniu. No więc skupiając się na działaniu, może, że tak powiem, przejdźmy do naszego kolejnego grzechu, który popełniamy, czyli do nieumiejętności udzielania informacji zwrotnej. Bo tutaj też do nas odezwał się w tej materii Maciek, który pisze w ten sposób. Nie można oczekiwać, żeby pracodawca miał obowiązek mówić wszystko swoim pracownikom, ale w kwestii podejmowanych działań mających na celu ochronę miejsc pracy i szukanie z nim wspólnie sposobów ratowania powinno być standardem. Problemem jest chyba mentalność pracodawców przełożonych, którym trudno postrzegać pracownika inaczej niż tu i teraz. Myślę, że ten komentarz, dzięki Maciek za taki komentarz obszerny, on nam też pokazuje, że ta nasza nieumiejętność dawania informacji zwrotnej, ona też jest problemem. To prawda. Ta informacja zwrotna jest, od niej bardzo, bardzo wiele zależy. Przede wszystkim warto pomyśleć o tym, żeby na przykład, jeżeli chcemy porozmawiać ze swoim pracownikiem na temat, nie wiem, współpracy, tą współpracę podsumować, tak? Jeżeli na przykład mówimy o informacji takiej smutnej, którą musimy pracownikowi przekazać, czyli na przykład musimy poinformować go o redukcji etatu, czy też o, z czym mamy do czynienia na przykład dzisiaj, czy o obniżeniu pensji, to jeśli mamy taką możliwość, to warto obiecać temu pracownikowi taką współpracę w przyszłości, jeśli ona jest możliwa. Możemy zaproponować mu na przykład udzielenie rekomendacji, tak, podać jakiekolwiek kontakty, które mogą pomóc temu pracownikowi odnaleźć się na przykład na rynku pracy. Tutaj jest ważne, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie nie palić mostów. I to zarówno dotyczy pracodawcy, jak i pracownika, bo zazwyczaj mówimy o tym pracownikowi właśnie, że no, warto nie palić mostów, ale to po prostu działa w dwie strony. Tak jak wspomniałam wcześniej, wielu pracodawców walczyło o talenty, o to, żeby przyciągnąć ludzi do swojej pracy i mieć fachowców pod skrzydłami. Dzisiaj być może chwilowo nie są w stanie zapewnić im pracy, ale niewykluczone, że w przyszłości znowu będą potrzebować. Wtedy warto móc sobie spojrzeć w oczy i przybić piątkę i wrócić do pracy, tak? To ja tutaj jeszcze przejdę do pytania, które zadała Izabela. Jak udzielić negatywnej informacji zwrotnej? To tylko tak tytułem wstępu, jeśli pozwolisz, to, bo widzę, że też jest na slajdzie Foucault, to jest taka metoda, która zasadza się na tym, że najpierw mówimy, reagujemy na fakty, później mówimy o naszych uczuciach, konsekwencjach, jakie niesie ta sytuacja i oczekiwaniach, jakie mamy wobec osoby, która dokonała czegoś, co wymaga tej negatywnej informacji zwrotnej. I o tych rzeczach na pewno mówiła Paulina Podolska i link do tego na pewno zaraz też dostaniecie w komentarzu. To jest nasz webinar sprzed paru tygodni, gdzie rzeczywiście o tym rozmawialiśmy. Ja tutaj od razu nadmienię, jutro o godzinie 10:30 jest taki szybki catch-up z rekruterem, czyli właśnie z Pauliną Podolską. Już teraz Was na to zapraszam, więc jeżeli te tematy Was też bardziej interesują, to tam też będziemy starały się odpowiadać na takie pytania. Natomiast, no właśnie, nie wiem, być może Olu chciałabyś coś dodać a propos tej negatywnej informacji zwrotnej. Jak ten feedback negatywny udzielić? Znaczy, no przede wszystkim trzeba oddzielić negatywną informację od pozytywnej, tak? Czyli starać się nie mieszać. Jeżeli mamy coś negatywnego do przekazania, no to nie mieszajmy tego z czymś pozytywnym. Druga sprawa, na pewno trzeba pamiętać, że chwal głośno, gań cicho.
czyli żeby też na przykład nie powodować takiego uczucia u osoby, której dajemy taką negatywną informację zwrotną, że ona jeszcze dodatkowo jest oceniana na forum. Oczywiście warto się przygotować i warto prowadzić rozmowy na argumenty poparte jakimiś faktami, ale też te fakty warto, żeby ich nie oceniać z góry. Czyli no na przykład, jeżeli zauważamy, że pracownik, nie wiem, notorycznie spóźnia się do pracy i nam się to nie podoba, to zamiast powiedzieć, widzę, że spóźniasz się do pracy, nie podoba mi się to, już oceniać to jego zachowanie, to warto zadawać pytania, bo to spóźnienia mogą z czegoś wynikać, do czego ten człowiek nie chce się przyznać. I w trakcie takiej rozmowy może się okazać, że są jakieś naprawdę bardzo obiektywne przyczyny, choćby rodzinne, dla których tak się dzieje. Także podczas tej negatywnej informacji zwrotnej też warto właśnie zadawać pytania. Bo tak jak mówię, różne rzeczy mogą z czegoś wynikać. To bym jeszcze dodała do tego zagadnienia. Jak rozmawiamy o tym, to myślę sobie, że dochodzimy do wniosku, że taką przynajmniej częściową receptą na te nasze problemy może być przygotowanie. To trochę jak w tym dowcipie, jak się przygotować do jakiejś rozmowy, po prostu się przygotować. Czyli naszym kolejnym grzechem jest właśnie brak przygotowania. Tak, brak przygotowania jest grzechem zawsze, bez względu na to, czy mówimy o komunikacji, czy nie wiem, rozmowie kwalifikacyjnej, czy każdym innym działaniu. Przygotowanie się daje nam po prostu poczucie bezpieczeństwa, już właśnie w sytuacji kryzysowej, której się nie spodziewamy, bo nie wszystkie sytuacje jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja tutaj lubię, jakbym mogła poprosić o kolejny slajd. To zawsze lubię to porównywać do Arki Noego. Czy Noe zbudował Arkę, zabrał na nią ten inwentarz, który pozwoli przetrwać, dobrze się do tego przygotował i kiedy przyszedł sztorm, on przeżył, ale to przeżył właśnie dlatego, że był do tego dobrze przygotowany. I to jest szalenie istotne, żebyśmy my o tym myśleli. I nawet jeżeli nie przestudiujemy wszystkich scenariuszy, bo nie ma takiej możliwości, żeby przestudiować wszystkie scenariusze kryzysowe, to jak przestudiujemy chociaż trochę, to zapewniam, że w tej sytuacji kryzysowej nie będziemy panikować. Bo przypomnijmy sobie, z czym mieliśmy do czynienia 2 tygodnie temu, tak? 13 marca, bo prawie miesiąc temu już, 13 marca, kiedy premier ogłaszał stan zagrożenia epidemicznego, to był wieczór w piątku na sobotę. I teraz proszę, żeby odpowiedzcie sobie na pytanie, ilu z was jakby spanikowało, tak? Bo nagle trzeba było podjąć decyzję tu i teraz, gdzie wszystko jest zamknięte, gdzie często nie mamy telefonów komórkowych ani stacjonarnych do swoich pracowników. To nie są tylko pracownicy wysokiego szczebla, ale też średniego szczebla, na przykład pracownicy sklepów, galerii handlowych, których trzeba było po prostu jakąś komunikację z nimi prowadzić, nawet w takich warunkach, tak? Także to są proste rzeczy. Lista telefonów do naszych kontrahentów, do naszych dostawców, do naszych partnerów biznesowych. Zastanowienie się, kogo w takiej sytuacji poinformować w pierwszej kolejności, do kogo w ogóle powinniśmy zadzwonić. Czyli kto na przykład może wypowiadać w mediach, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Czy mamy podsumowane podstawowe informacje o naszej firmie? Nie wiem, jakie ponosimy koszty, jakie mamy przychody, czy mamy pod ręką informacje dla inwestora, jeśli będzie takie potrzebował. Także to są takie rzeczy, które wydaje nam się mamy na wyciągnięcie ręki w normalnym trybie, jak pracujemy sobie przy komputerze i przy biurku w komfortowych warunkach, ale w sytuacji zagrożenia my nie wiemy po prostu, gdzie ich szukać, bo mamy mnóstwo decyzji naraz do podjęcia, więc warto się zastanowić nad tym wcześniej, a kiedy już nastąpi sytuacja kryzysowa, po prostu to wyciągnąć. No tak, zgodnie z prawem Murphy'ego, kryzys nastąpi w nocy z piątku na sobotę, tak? Czyli dokładnie wtedy, kiedy
kiedy my jesteśmy myślami zupełnie gdzieś indziej. To oczywiście pamiętam też taką sytuację z moich doświadczeń, kiedy rzeczywiście trafiłam na taki kryzys w social mediach, dokładnie, 3:00 nad ranem w piątek. I to zorientowaliśmy się tylko dlatego, że akurat byliśmy po prostu część zespołu w podróży, w związku z czym wiedzieliśmy, że coś się dzieje, bo byliśmy cały czas online. Natomiast warto mieć te procedury wypracowane wcześniej. No właśnie, kiedy mówimy o procedurach, przede wszystkim narzędzia. W związku z czym też o tym, w jaki sposób my korzystamy z tych narzędzi, które mamy, a w zasadzie jak my z nich nie korzystamy. A jednak komunikacja daje nam takie możliwości. Ja tutaj zaraz, zanim oddam Ci, Olu, głos, to też Was zaproszę do tego, żebyście zadawali pytania, bo być może uważacie, że są jeszcze inne jakieś grzechy główne, których tutaj na razie nie poruszyłyśmy, a które są też ważne, albo macie jakieś inne spostrzeżenia dotyczące właśnie tych tematów, o których rozmawiamy. Olu, jak myślisz, co myślisz o tych narzędziach, o tych kwestiach właśnie związanych z tym, czy my korzystamy tak naprawdę z zasobów, które mamy? Mam takie poczucie, że w pewnym momencie zaczęliśmy mnożyć narzędzia, a nie wykorzystywać te, które mamy. To jest oczywiście taka trochę pułapka, bo tych narzędzi jest coraz więcej. I chcemy być jak najbardziej nowocześni, z nich korzystać, ale to jest pułapka. Z narzędziami jest tak, że warto wiedzieć, po co one nam służą, zanim jakiekolwiek narzędzie zostanie wprowadzone do organizacji, bez względu na to, czy mówimy o komunikacji wewnętrznej, czy zewnętrznej. Po to właśnie, żeby je wykorzystać skutecznie. I dzisiaj znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że proszę sobie na przykład wyobrazić firmę produkcyjną, gdzie zatrudnionych 1500 osób i gro z tych osób nie ma nawet dostępu do skrzynki mailowej, nie ma maila służbowego. Jak komunikować się na przykład z takimi osobami? I tutaj chciałam Wam podać przykład Megli Wójcik, bo uważam, że tutaj świetnie zadziałało wykorzystanie takich najprostszych narzędzi komunikacji, a mianowicie telefonu, bramki SMS-owej oraz stworzenie grupy na Facebooku. Znaczy, co zrobiła firma Megli Wójcik? Przede wszystkim w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać już te kryzysowe sygnały, zebrał właśnie numery telefonów do swoich pracowników. Numery telefonów... Wszystkich? Tak. No, nie wiem, czy wszystkie się udało zebrać, ale generalnie taki był pomysł, żeby zebrać ich jak najwięcej. Po to właśnie, żeby na bieżąco móc być w kontakcie z tymi pracownikami, czyli na bieżąco były i są wysyłane SMS-y, jeżeli są podejmowane jakieś bieżące decyzje, tak żeby pracownicy wiedzieli, co się dzieje. Został też uruchomiony specjalny numer telefonu dla pracowników w sytuacji, kiedy chcieliby oni zadać jakieś pytanie lub podzielić się jakąś wątpliwością, czyli taka po prostu infolinia dla pracowników. W kolejnym kroku dla tych, którzy używają social mediów i chcą używać social mediów, powstaje grupa na Facebooku, gdzie również będą mogli się wymieniać różnymi informacjami i tym, co się dzieje w firmie. I tutaj proste narzędzia widzimy, że można wykorzystać, pamiętając o tym, czemu tak naprawdę służą. Natomiast jest oczywiście mnóstwo w każdej firmie, masę różnych narzędzi typu właśnie Messenger, WhatsApp, Zoom, Skype. To jest teraz czas, żeby te narzędzia wykorzystywać i żeby za ich pomocą się komunikować. Natomiast Kasia nas pyta, jak dobrać narzędzia do komunikacji. Na co powinna zwrócić uwagę przy doborze tych narzędzi? No przede wszystkim na dostępność, to znaczy z kim będzie się komunikować. Więc na przykład, zostając przy tej firmie produkcyjnej, jeżeli to dotyczy firmy produkcyjnej, to nie może postawić na komunikację mailową, no bo ludzie po prostu dostępu do maila nie mają, tak? Więc tutaj dobieramy jak najszersze, patrzymy, jak szeroka grupa ma dostęp do konkretnego narzędzia i to powinno być naszym wyznacznikiem. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi na to, czy za pomocą tego narzędzia będzie możliwe prowadzenie dialogu. To jest dzisiaj kluczowe.
dlatego że ludzie chcą zadawać pytania, oni mają mnóstwo wątpliwości, oni nie mają wiedzy, wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji, nie wiemy, co się wydarzy za tydzień, jutro, pojutrze. Trzeba ludziom dać taką możliwość, żeby zadali pytania, więc to byłby drugi czynnik. No i trzeci, ale oczywiście nie równie ważny, no to jest w ogóle działanie tego narzędzia, bo czasami nam się uczy sprawdzenie, czy ono na pewno zadziała u wszystkich, tak? Czy będzie właśnie na przykład, nie wiem, dostęp do internetu, czy to jest aplikacja na telefon, czy można z tego też skorzystać na komputerze. Ta dostępność jest też bardzo ale ważna. Myślę sobie, że tak nawiązując do tego przykładu firmy produkcyjnej, o której mówiłaś, czy w ogóle firmy, która ma część produkcyjną, logistyczną, która ma przede wszystkim kilka lokalizacji, to się też do tego sprowadza. Czasami jest biuro handlowe w jednym miejscu, a cała reszta w innym, więc wtedy też trzeba pamiętać o tych różnych grupach i komunikować się z nimi w taki sposób, który jest adekwatny i też jest wykorzystywany przez wszystkie te grupy, nie tylko przez jedną wybraną, która ma dostęp do ten najprostszy dostęp do narzędzi. No właśnie, ale ten przekaz nasz też powinien spełniać pewne warunki, tak? Mam ten model komunikacji, opiera się właśnie na nadawcy i odbiorcy. O co w tym chodzi? Dokładnie. Tak, to jest taki prosty model komunikacji, no prosty, a zarazem trudny. Każda osoba, która komunikuje, czyli nadawca, musi pamiętać o tym, że jest nadawcą komunikatu i jest za ten komunikat odpowiedzialna. Jeżeli odbiorca nie zrozumiał komunikatu, to znaczy, że nadawca nie przygotował go odpowiednio, albo nie zastosował właśnie odpowiedniego narzędzia, albo nie wziął pod uwagę różnych przeszkód, które mogły stanąć na drodze do tej komunikacji. I żeby ta komunikacja zadziałała, to ona po prostu musi być skuteczna. Czyli nadawca musi przekazać komunikat do odbiorcy, to odbiorca musi ten komunikat zrozumieć. Proste? A jakie trudne? Proszę? A jakie to trudne? Trudne do zrealizowania. No tak, na pierwszy rzut oka oczywiście to się wydaje takie proste, ale z drugiej strony jeszcze tą taką ważną, czy może tą dużą trudnością jest to przejęcie odpowiedzialności, tak? Odpowiedzialności za ten przekaz, że to nie jest tylko tak, że ja coś powiem i już, i przecież powiedziałam, albo przecież napisałam, to musimy wziąć pod uwagę tę masę przeszkód, które się mogą pojawić po drodze i te przeszkody są takie oczywiste, o których mówiłaś, typu właśnie jakieś przeszkody technologiczne, no, ale czasami to są te przeszkody osobiste, czasami to jest ta sytuacja, w której, no tak jak teraz, myślę, że nierzadka, są dzieci, które płaczą, pies, którego trzeba wyprowadzić, obiad, który trzeba ugotować, bo tymi tematami się trzeba zająć też w trakcie normalnego funkcjonowania naszej pracy, tak? W związku z czym myślę sobie, że te wszystkie aspekty, ten nadawca, często ten lider, musi po prostu wziąć pod uwagę, żeby się dobrze i skutecznie komunikować ze swoimi odbiorcami. Tak, zatem teraz myślę, że jest taki bardzo ważny czas w ogóle dla liderów, dlatego że oni mogą zdobyć też jeszcze większy autorytet i zaufanie wśród swoich pracowników, a jednocześnie mogą spowodować, że ich marka, ich firmy zostaną obdarzone jeszcze większym zaufaniem niż były wcześniej, bo dzisiaj nikomu nie zależy tak naprawdę na oglądaniu super komunikatów dotyczących promocji. Dzisiaj liczy się pokazanie tych relacji. Zwróćcie uwagę, jak komunikują się choćby marki spożywcze, które dzisiaj nie zachęcają nas do kupowania produktów w niższych cenach, ale pokazują ludzi, którzy sprzedają te produkty, tak? I w ten sposób budujemy te relacje. Także tutaj lider ma ogromną wagę, po pierwsze, jaką decyzję podejmie, a po drugie, w jaki sposób zdecyduje się to zakomunikować właśnie. Jeszcze myślę sobie, że tak dodam, bo mogą być też liderzy, którzy nie czują do końca tej swojej roli komunikowania się, to myślę, że otuchy im powinno dodać to, że dzisiaj starają się to robić wszyscy,
którzy zrozumieli, że to jest ważne. No właśnie, to tak został nam ostatni grzech na zakończenie, czyli właśnie to złe zakończenie. Ta sytuacja, w której jest jakiś trudny przekaz i my po prostu nie pamiętamy o tym, że nasza komunikacja jest ważna od samego początku do samego końca. I co wtedy? Tak, to jeżeli nie zastosujemy, albo jeżeli zgrzeszymy te 6 razy, i to będą te grzechy, które omówiłyśmy wcześniej, to bardzo prawdopodobne, że dojdzie do złego zakończenia. I tutaj znowu możemy porównać się do po prostu pary, która no właśnie może się pokłócić i być smutna, nie odzywać do siebie i odwrócić plecami. A może być tak, że na tyle postaraliśmy się o tą dobrą komunikację, żeby w przyszłości po prostu, nawet jak już nie będziemy razem, nie będziemy w jednej firmie, móc sobie spojrzeć w oczy i dalej ze sobą rozmawiać, i dalej mieć do siebie szacunek, dalej się lubić. To jest moment na budowanie tych relacji, także w sytuacji kryzysowej. Także to zakończenie w dużej mierze zależy od tego, na ile będziemy chcieli tą komunikację zastosować szczerą, szybką, transparentną, bez zbędnych emocji i tak dalej. A czyli tak podsumowując, te najczęstsze nasze błędy w komunikacji, tak? Oprócz tego, że popełniamy te nasze grzechy systematycznie, i oczywiście teraz powinniśmy mieć takie nasze mocne postanowienie poprawy, żebyśmy jednak starali się tego w komunikacji nie popełniać, ale właśnie, twoim zdaniem, co jest, jakbyśmy miały tak podsumować, które z tych błędów są najistotniejsze, najczęstsze? Tak, tutaj przygotowałam takich kilka, które w normalnym trybie uznałabym za najcięższe błędy, najgorsze błędy. To jest oczywiście lekceważenie znaczenia kryzysu oraz konieczności tej szybkiej reakcji i tej prawidłowej obsługi komunikacyjnej. I tu odnosząc do tej sytuacji, która jest teraz, to na przykład możemy sobie myśleć, a wszyscy mają ten kryzys, tak? Wszystkich to dotyczy, więc generalnie nic nie róbmy, bo jakoś to będzie, tak? Bo kryzys się skończy i wszyscy będziemy musieli z tej sytuacji wyjść. No to jest podejście lekceważące i takie, które no, nie przyniesie nam dobrych rezultatów. Niechęć i brak poszanowania dla potrzeb komunikacyjnych wszystkich grup docelowych, istotnych dla tej organizacji. Czyli pomijanie pracowników w komunikacji wewnętrznej, pomijanie klientów w komunikacji właśnie z marka klient, czyli co my robimy w kontekście obsługi klienta, w kontekście dostarczania naszych produktów, zmiany sprzedaży z tradycyjnej na online i tak dalej. Niewłaściwy dobór narzędzi i metod do danej sytuacji, o czym prawda mówiliśmy, czyli pominięcie istotnych osób, zdeskonstruowane przekazy, nieprawidłowo dobrane kanały dotarcia. Tutaj mi się przypomina takie sformułowanie, które zresztą na pewno częściej też Dominika słyszałaś na studiach, które dziennikarstwa, które razem miałyśmy przyjemność kończyć, a mianowicie wiadomo, że. I jak wiecie, to wygląda tak i tak. No nie wiemy. Znaczy, jeżeli pominiemy istotne osoby w komunikacji, to one nie będą wiedziały. Nie możemy zakładać, że ktoś coś wie. My musimy im o tym powiedzieć. To tutaj nie możemy pominąć naszego ukochanego profesora, który nam to mówił, więc go serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Natomiast o to chodzi, że jeżeli nam się, my tak działamy, nam się wydaje, że my myślimy, że jak my wiemy, to wiedzą wszyscy. No nie, dopóki im nie powiemy, to oni tego nie wiedzą. Kolejna rzecz to jest brak elastyczności wobec pojawiających się nowych okoliczności w zaplanowanym wcześniej sposobie postępowania. I tutaj się kłaniają na przykład właśnie ten przykład marek modowych, o których mówiłam wcześniej. Mhm. Taka była zaplanowana komunikacja z tymi markami, więc idźmy, więc poszli w to, robili to dalej, a należało właśnie zareagować i być elastycznym.
No i ostatnia rzecz, to nie moja wina, to wina innych. I dzisiaj powiemy, to nie moja wina, to wina koronawirusa, to wina ustawodawcy, to wina prawa i tak dalej, i tak dalej. Więc to zwalanie w cudzysłowie na innych też komunikacji kryzysowej nie zadziała. No my musimy próbować znaleźć rozwiązanie właśnie w tej danej sytuacji, żeby to po prostu było dobre i skuteczne dla nas i w przyszłości przyniosło rezultaty. No ale żebyśmy nie zostawały z takim negatywnym poczuciem, to może zostawmy też naszych słuchaczy, naszych widzów z taką informacją, że naprawdę wiele można zrobić dobrą komunikacją, tym w jaki sposób się będziemy komunikować. No właśnie dlatego rozmawiamy o tym i dlatego ja przynajmniej wciąż pasjonuję się swoim zajęciem i wiem, że ty również. Ta komunikacja jest szalenie ciekawa i jest niezwykle ważna w osiąganiu sukcesów w organizacjach. Instytut Carnegiego w jednym z raportów wskazał, że 85% sukcesów zawodowych, finansowych zależy od tego, jak się komunikujemy, negocjujemy i budujemy relacje. Więc ta komunikacja jest kluczowa, a w gruncie rzeczy, bez względu na to, czy mówimy o sytuacji kryzysowej, czy normalnym prowadzeniu biznesu, które mam nadzieję jak najszybciej wróci na te właściwe tory, no to wszyscy walczymy o ten sukces, czyli dobry wynik finansowy, tak? No tak to jest skonstruowane i na tym wszystkim zależy. Czyli tak podsumowując, tak na koniec dnia, to ta korelacja między Excelem a komunikacją jest bardzo silna, ale tak naprawdę to jest właśnie pewna korelacja, a niekoniecznie musimy wartościować, że jedna struktura jest bardziej istotna niż druga. Tak, no nie możemy zapominać, tak, ani o jednej, ani o drugiej, tylko znaleźć złoty środek, wykorzystując wszystkie umiejętności, możliwości, kompetencje, narzędzia, jakie mamy wokół siebie. Moi drodzy, myślę, że tak temat starałyśmy się wyczerpać. Jeżeli są jakieś Wasze pytania, jakieś komentarze, to jest super moment, żeby nam je zadać. Oczywiście, jeżeli pojawi się tych pytań sporo, a my nie zdążymy odpowiedzieć w trakcie tutaj, jak jeszcze mam parę minut na pytania, to możemy oczywiście, będziemy odpowiadać, Ola będzie odpowiadać na te pytania zaraz po webinarze, także zostawiajcie nam też komentarze na Facebooku, będziemy na nie odpowiadać. Będziemy odpowiadać też na te pytania, bo wiem, że tutaj się pojawiły jeszcze informacje, powrót do informacji zwrotnej, tak? Czyli że tym najgorszym grzechem w feedbacku jest słówko ale, które przekreśla wszystko to, co było wcześniej. Więc myślę, że jest to nam znany przykład również. Tak, zdecydowanie, to wiadomo nie od dziś. To jeszcze w oczekiwaniu na Wasze pytania, komentarze, to ja tylko dodam, że informacje, o których też mówiła Ola, czy które chcieliśmy też Wam wskazać, będziecie mieć te linki w komentarzach, pewnie większość już jest. Natomiast jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś dodatkowe pytania albo chcielibyście pogłębić któryś z aspektów, o których tutaj rozmawiałyśmy, to można się z nami skontaktować zarówno przez O4 Flow, czy przez O4 Koło, chodzi o nasze wiadomości na Facebooku, ale także przez Facebooka Oli, czyli przez Popraw Koronę. Tak, tak, ja bardzo zapraszam. To jest fanpage, który właśnie taki w cudzysłowie kryzysowy, który powstał około 2 tygodnie temu i ja zapraszam do rozmów i zarówno pracowników, jak i pracodawców, jak i osoby, które mają ważne rzeczy do powiedzenia czy do zaoferowania w kontekście komunikacji w bardzo szerokim zakresie. Więc jeżeli ktokolwiek z Was, przede wszystkim zachęcam do polubienia strony, a jeżeli ktokolwiek z Was poczuje taką potrzebę zorganizowania jakiegoś spotkania online z skoncentrowaniem się na jakichś bardziej konkretnych waszych tematach, to proszę piszcie na Popraw Koronę i zbiorę te informacje od was i postaram się coś też zorganizować, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
A ja już w tej chwili od razu powiem, że komplementy spływają między innymi od Magdaleny, która bardzo dziękuję za pomoc na informacje. A ja już teraz Was chciałam, drodzy, zaprosić na webinar, który się będzie odbywać za tydzień. Za tydzień środa o godzinie 14, czyli dokładnie to samo miejsce, czyli u Was w domu, ponieważ pamiętajcie, zostań w domu. Więc tak, jak najbardziej widzimy się za tydzień. I za tydzień porozmawiamy, słuchajcie, o wymówkach. O tym, jak sprawić, żeby te nasze wymówki nie wstrzymywały nas od działania. O tym, jakie są nasze najpopularniejsze wymówki, co my zazwyczaj robimy, żeby czegoś nie robić. I generalnie o tym, jak się zmotywować do działania i żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce. W związku z czym, moi drodzy, o tym wszystkim będziemy rozmawiać już za tydzień. Gościem moim będzie Marzena Śmigielska. Już Was w tej chwili bardzo serdecznie na to zapraszam. Jutro, pamiętajcie, 10:30 catch-up z rekruterem, więc jeżeli macie ochotę zaudytować swoje CV albo w ogóle dowiedzieć się, co to jest i czemu nam to służyć, to również bądźcie z nami. A w międzyczasie ja serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście nam zostawiali jakieś komentarze, pytali nas, mówili też o tym, o czym chcielibyście z nami jeszcze rozmawiać, bo jak długo będziemy w tej sytuacji, w której jesteśmy, to jeszcze nie wiem, ale powiem szczerze, bardzo mi jest miło rozmawiać z koleżanką, z którą się losy plotą po prostu po latach i wspaniale się łączą i w zasadzie tak, spotykamy się po latach w podobnym miejscu. Moi drodzy, ja Wam przede wszystkim bardzo chciałam serdecznie podziękować Wam wszystkim za Wasz udział, za Wasze aktywne pytania i komentarze. Olu, Tobie za Twoją ekspercką wiedzę i za bardzo przystępne podzielenie się nimi. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować Martynie i Kasi, które nas tutaj wspierały i technicznie są naszymi rękoma i które stukają w klawiaturę i nam rzeczywiście bardzo serdecznie pomagają. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie i widzimy się za tydzień o 14. Tak, podsumowując, gdybyście się zastanawiali, jak zamknąć nasz dzisiejszy webinar o grzechach komunikacji, to myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu odwołanie się do klasyki, czyli do cytatu ze Słonimskiego, a jeżeli nie wiesz, jak się zachować, po prostu zachowaj się przyzwoicie. I tym optymistycznym akcentem do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, dzięki. Dzięki.